Dzisiaj jest Państwa święto. Dzień, w którym będziecie celebrować swoje sukcesy. Najbardziej dla mnie liczy się kontakt z Wami. Z Wami, Zepro. Wy jesteście takim paliwem atomowym. Ja się cieszę z każdej chwili, z każdego momentu bycia z Wami, a dzisiaj tego dużo będzie. To jest dobry czas. To jest dobry, jedyny czas. Wiesz dlaczego? Bo to jest nasz czas. My, drodzy Państwo, robimy coś pięknego. My zamieniamy niepewność w pewność. Niepewność finansową w pewność. No przecież to jest sensacja. Każdy tu może być, bo każdy ma swój czas. W życiu codziennym i w biznesie jest zawsze faza on i off. Wytrwałość jest cechą ludzi sukcesu. Każdy dzień jest szansą. I ta szansa również jest dla Was. Wyobrażenie sobie człowieka, który nie ma celu i jest szczęśliwy, jest bardzo trudne. Na igrzyskach w Tokio przegrałem medal, ale wygrałem drugie życie. Pokaż mi, ile miałeś porażek, a powiem ci, jakim jesteś człowiekiem. Wierzę w Was, że macie w sobie tyle tej odwagi i tego powera, żeby podjąć to wyzwanie. Bo czym jest EPRO? EPRO jest właśnie wyzwaniem. Było, gdyby na przykład pan tutaj był w EPRO, to który pan by poziom miał? Nie jestem aż tak dobrym sprzedawcą, żebym pretendował do jakiegokolwiek poziomu. Natomiast jedno, co jest ważne, to, co sprzedają, to są dobre produkty, to są dobre rzeczy, przede wszystkim potrzebne Polakom, żeby mieli pewność bezpieczeństwa. Panuje tutaj taka atmosfera, prezesa Grudniaka nie sposób nie lubić. Proszę zobaczyć, co się tutaj dzieje. Ludzie, którzy są tutaj i mówią o tym miejscu, o osobach, które ich otaczają, jak o własnym domu, jak tego nie lubić, jak tego nie kochać. Jeśli tej pracy nie daje się całego serca, po prostu nie warto w tej pracy być. Bardzo dziękuję za tę zapowiedź. Wspaniale człowiek zapowiada. Moim zdaniem mógłby to robić za pieniądze. Moi drodzy, mam na imię Piotr. Jestem iluzjonistą. Dzisiaj ogromny zaszczyt dla Was wystąpić. Zaczynamy?
Ta praca to jest absolutnie jeden z najszlachetniejszych zawodów na świecie. Wszyscy czujemy się po prostu przyjaciółmi i tutaj wychodzimy trochę poza te swoje zawodowe role. Dobrze się bawimy i czujemy, że nasze życie naprawdę ma sens.